wizytą w niezwykłym domu Izabeli Skrybat. Liczyła pani kiedyś, ile tych sukienek się przewinęło w trakcie kariery? W przybliżeniu 2-3 tysiące. Oraz Adrian walczy o tytuł najlepiej ubranego mężczyzny według prestiżowego światowego magazynu. Czy mu się to uda? Jak mieszka gwiazda kultowego tercetu egzotycznego z wizytą w domu Izabeli Skrybat, a także zdolni Polacy w światowej modzie. Adrian może zostać najlepiej ubranym mężczyzną, a znana szafiarka Jessica Mercedes właśnie wróciła z tygodnia mody w Nowym Jorku. Te stroje należą do Izabeli Skrybat-Dziewiątkowskiej, która wraz z córkami zaprosiła nas w odwiedziny do swojego wrocławskiego domu. To jest jedno z najbardziej intrygujących pomieszczeń w domu pani Izabeli, garderoba, a w tej garderobie mnóstwo przepięknych sukien. To jest chyba tylko 1/10 tego, co pani posiada? 15, 20, 30, dlatego że nie pomieściłam tu wszystkich. Mam w sypialni całą szafę jeszcze kostiumów, jeszcze w jednym pokoju mam dużo kostiumów na aukcję oddałam, a teraz ostatnio, właśnie wczoraj, przedwczoraj dałam około 50 kostiumów do muzeum tercetu egzotycznego. A liczyła pani kiedyś, ile tych sukienek się przewinęło w trakcie kariery? Tak, zastanawiałam się, jest bardzo trudno mi to, ale przybliżyłam 2-3 tysiące. Na każdy koncert w Polsce nawet, jak już jestem w jakiejś miejscowości, ja sobie zapisuję, to już nie jadę z tym samym repertuarem i z tymi samymi kostiumami, nie powtarzam tego. Wiele z tych sukienek jest ręcznie robionych, większość, prawda? I Kasiu, ty masz duży udział w produkcji. Trochę tak, dlatego że staram się, raz, że mam je pomóc w doborze, w jakimś tam projektowaniu, jeśli one są szyte na zamówienie, a też kleję. Mam je z tej kamieniami Swarowskiego właśnie stroje, bo one się przepięknie błyszczą i to jest właśnie handmade. A wy, dziewczyny, czasami podkradacie te sukienki na imprezy? No, na imprezy może nie, ale scenicznie tak, bo tu na przykład mamy różową sukienkę, której ja zaczynałam swoją karierę z tercetem egzotycznym. Mój pierwszy sezon koncertowy właśnie w tej sukience występowałam. Początkowo byliśmy kopią Izabeli. To jest moja pierwsza peruka, w której występowałam, była blondynką. Na przykład do ostatniego programu wymyśliłam sobie, jak 50-lecie, to muszę przypomnieć ludziom styl, w jakim zaczynałam, i to jest mój nowy nabytek. Tutaj mamy pomieszczenie wielofunkcyjne. Odbywają się tu próby. Sala gimnastyczna, jest tu czasami, jak to wszystko posprzątam, miejsce spotkań. Chociaż przed oczami mgła, ajajaj. Na chwilę poprzeszkadzać. Jak tam dźwięk? Już zrobiony dźwięk? Nie, jest jeszcze w trakcie. A obrazek? To tak. Obrazek jest piękny. No proszę, zobacz. Ania i Gaja. Tak, wszyscy razem uzgadniamy repertuar, program. Także jesteśmy bardzo zgraną grupą, zgranym zespołem i przez to tak długo istniejemy. O takiej ścianie to chyba każdy muzyk marzy, żeby mieć w domu. Tak, tak, jest tego tutaj trochę, ale to jeszcze nie wszystko, bo nie mam gdzie tego powierzać, powystawiać, ale te ważniejsze i cenniejsze. Szczególnie ważne to od Polonii. Tak, od Polonii. Ten puchar Radia Chicago tam w 1967 roku dostaliśmy. Był to bardzo, bardzo nagłośnione w całej Ameryce. Tak. To tak. Jest zabytek. To jest zabytek właśnie. Dla mnie osobiście jest to duża pamiątka, no bo tam moje córki występują, z Kasią śpiewam. Kasia pierwsze miała właśnie... Pierwszy duży występ. Pierwszy. Tak naprawdę to nie wiedziałam do końca, co to jeszcze jest wtedy trema, bo ja bardzo chciałam zaśpiewać, wszystko fajnie, ale się dosyć zdziwiłam, jak wyszłam na scenę i zobaczyłam te kilkanaście tysięcy ludzi. Przed nami dużo pamiątek rodzinnych, albumy. Ale nie do końca rodzinne, bo to albumy przede wszystkim dotyczące trasy tej amerykańskiej. Zbyszek w ogóle był pasjonatą filmowania, robienia zdjęć na trasie. Dzięki temu mamy bardzo duże archiwum. Tutaj właśnie jest kostium, którym siałam zgorszenie. Ja oczywiście byłam na jakimś show, na jakimś programie. Po pierwsze, co to podglądałam artystkę śpiewającą w naszych klimatach, to brzuch odsunięty, to dlaczego nie? Nie byłam szczupła, talię miałam ładną, żadnego sadełka, także mogłam to pokazać.
Ale chyba warto być oryginalnym. Oczywiście, że tak. I ludzie to docenili i doceniają do tej pory. Wspominają, że byłam odważna, że jakąś świeżość przywoziłam w tamtych czasach. Bar trochę koloru, trochę radości, trochę słońca. Drodzy Państwo, ze mną są, poza tym przedmiotem, który już za chwilę Państwu wyjaśnimy, Michał Cichowski, konstruktor Łodzi z...